Czyli witajcie z tej strony Pyro, a to jest filmik z Player Life'a, tak jakby recenzja. Nie wiem jak nazwę jeszcze do końca ten film, ale po prostu będzie on polegał na tym, że będę mówił wszystkie plusy, minusy i dlaczego nie wrócę do tego serwera. Będę się przynajmniej starał jak najlepiej to opowiedzieć. Nagrywam ten filmik, gdyż wszyscy mnie prosili w ostatnim audiologu, żebym to zrobił. I muszę wam powiedzieć, że to jest przedostatni film, gdyż ostatni już sobie przygotowałem wcześniej troszeczkę i nie przemyślałem, że może wam się jeszcze fajnie przypomnieć. No ale skoro wam się już przypomniał, to warto by nagrać może to. Tak więc już chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości, wszelkie plotki, że wracam na serwer, bo za każdym razem jak sobie wejdę na serwer, to wszyscy mi piszą: o Pyro, wróciłeś, jest, super, a mówili, że nie wracasz, nie? I ja muszę was rozczarować wtedy, że nie wracam, przykro mi. A wy się pytacie, jak to przecież grasz. Fajne. I to chodzi... polega to na tym, że po prostu ja sobie wchodzę po to, żeby potrolować, nie wiem, tam powiedzmy potaranować Pereniele moim Banshee czy coś. Bo mogę. Bo po prostu mnie to nerwia, jak ja sobie jadę grzecznie, a mi tutaj taki Perek wyskakuje przed maskę i niego jep i po wszystkim. To jest pierwszy minus serwera, czyli CJ-ty wszędzie, tak? No, gdzie się nie spojrzysz, tam jest jakiś pieprzony CJ, który będzie... Jedyne, co miał na celu, to zniszczyć twoje auto i zniszczyć ci humor. I wtedy to jest takie trochę smutne, no ale prawdziwe. Jak myślicie, skąd mam te obicia wszystkie na Banshee? No, jechałem sobie do Fort Carson. No, niestety tam spotkałem dwóch przemiłych panów, jeden w Mananie, drugi w Perku, no i obtłukli mnie, tak? No, jak to mawiają. Nie opieprzali się w robocie, oni wiedzą co robią. I z autami został po prostu wrak, dlatego jadę sobie naprawię, jeżeli mnie stać, a jeżeli mnie nie stać, to nie wiem. To mógłbym go zbugować może jakoś czy coś, ale nie będę się w to bawił. O dobra, tu jest taka kolejka, to sobie pojadę do Fort Carson, tam pewnie jej nie będzie. Drugi minus serwera to to, że jest... Nie wiem, ludzie są jacyś przymuleni czy coś, powiedzmy jedziesz sobie do mechanika i w mechaniku czekasz pół godziny, żeby jakiś sobie tam CJ zapłacił za naprawę Pereniala i on nie umie wpisać ukośnik daj kasę, czy ukośnik tam, nie wiem, przelej. Wiecie co, no, jadę sobie normalnie. No musi wyskoczyć ktoś przed maskę, no to ja nie wiem. Za szybko to auto jeździ, gdybym nie miał MK2, to jeszcze jako tako z MK2 to nie potrafię wyhamować. O shit. A w sumie nieważne. Crash Guy fan. Fajnie, że ten człowiek ma teraz przynajmniej fanów swoich. O fajnie, jest dwóch mechaników, tak? Nie, jest jeden. Oszukali mnie, wychodzę stąd. Nie polecam tego mechanika. Mechanik Fort Carson był, nie polecam. Dobra, no to pojeździmy sobie wrakiem. Nie lubię filmików, jak ktoś jeździ ze zniszczonym autem, no ale będę musiał zrobić wyjątek i to zrobić. No to może powiem wam tak ogólnie, że jeszcze co mnie na tym serwerze wnerwia, to, że to kolejny już będzie trzeci minus, a minusem tym będzie to, że gracze tutaj robią tak... Właśnie rozrywka na tym serwerze polega na tym, żeby mieć jak najwięcej samochodów, jak najwięcej kasy. No i między innymi tam jeszcze gdzieś mniej więcej zdobywać fame. Jedynym problemem, żeby zdobyć ten fame, jest to, że tutaj gracze robią, zdobywają hajs metodą iść po trupach, tak? Czyli właściwie wykorzystają cię, oszukają jak najbardziej. I po prostu po to tylko, żeby zdobyć jak najwięcej hajsu i później sobie kupić jakieś autko wymarzone. To jest trochę bez sensu, bo wtedy nie masz żadnej przyjemności z gry, a i w dodatku wkurwiasz ludzi innych. No i nie, mi się to w ogóle nie podoba, ale no cóż, takie realia serwera. Nie wszyscy oczywiście tak robią, ja mówię tylko o większości, ale nie wszyscy. I to tego, no nikt mi nie zaprzeczy, tak ja wiem, że jak to się odbywa na tym serwerze, grałem na nim i tak jest non-stop, no, jak oglądam sobie na YouTubie na przykład M-Vax jego, ale u M-Vax jego tego nie widać, albo u Tomasa czy coś, to tam widać po prostu, że wszyscy gracze przyjeżdżają i tylko się spieszą, że jak najwięcej hajsu mieć na tym serwerze i nie bawią się w niego, tylko po prostu przychodzą, że zarobić, kupić auto i wyjść, no nie? I to jest takie trochę smutne,
bo takie serwery powinny, praca powinna być oczywiście numer jeden, ale jeszcze powinny być jakieś fajne rzeczy poboczne. Może też coś, ja się mylę w tej chwili i tak dalej, nie przemyślałem, no bo w sumie co może być fajnego jeszcze poza pracowaniem na takim serwerze i kupowaniem aut nowych. Ale powinny być jeszcze jakieś takie różne atrakcje, które powinny ludzi ludzi łączyć. No, i nie powinny tak dzielić społeczeństwa na biedniejszych i na bogatszych. Powinny wszyscy się razem łączyć i się bawić wspólnie. Powiem wam jeszcze dodatkowo, że na tym serwerze nie podobają mi się organizacje w ogóle. No, może powiecie, ale czemu? To fajne, przecież gracze się mogą wspólnie pograć, sobie jakieś autka pokupować i tak dalej. I ja jestem za tym i w 100%, tylko że nie powinno być to w ten sposób zrobione, że gracz sobie robi organizację w celach zarobkowych. Powinni gracze być karani za branie jakichkolwiek składek czy coś, bo nie powinno być czegoś takiego. Robisz gang, gang powinien być, powiedzmy, zrobiony dla ciebie i dla twoich kolegów, żebyś sobie mógł pograć, a nie żeby brać jakieś wpisowe za to, że dodać kogoś do swojej organizacji, bo właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli metoda po trupach, tak, że wziąć od typa jak najwięcej po to, żeby dołączył do gangu, w którym jest 10 pereniali, a ty normalnie na radio piszesz, że macie 10 outgangowych, no. To jest takie naciąganie na hajs takie oczywiste i to powinno być karane po prostu, według mnie. To jest takie masakryczne i takie smutne, ale no niestety. No i nie wiem jak tu jeszcze, co mógłbym tu jeszcze powiedzieć, ale po prostu, no, te organizacje to nie dość, że no wiecie, tam nazwy to nie, ja sam nie mam, że powiedzmy ktoś jakoś sobie tam nazwie ten gang, ale jeżeli już chcecie, żeby ktoś był w gangu waszym, to powinniście go po prostu dołączyć jeszcze z uśmiechem, że fajnie, bo będziecie mogli sobie z kimś pograć, razem pojeździć i tak dalej. Ale nie brać od niego hajsu, tylko po prostu sobie wbił. Jeżeli wam się nie podoba, że swoje auta za darmo tam dajecie i ktoś je demoluje, to dodawajcie swoich kumpli, którym ufacie, którzy wam nie rozpieprzą tych aut, bo organizacje są po to, żeby sobie miło pograć wspólnie, a nie żeby zarobić hajs na kimś, no. Ludzie tego nie wiedzą, ale tak jest, niestety to już się tak uklepało, że o, robię gang, no to wpisowe będzie 1000, a autek tam przepisze jakieś 2 pereniale i jednego premiera, o, i wtedy już jestem zadowoleni. No nie, bo gracze, którzy tam dołączą, wezmą to auto, taki pierwszy lepszy CJ, który dołączy, weźmie to twoje auto, wypieprzy je gdzieś do krzaków, zniszczy i wyjdzie z organizacji, tyle będzie. A ty możesz go wywalić, a ją się będziesz z tego śmiał, bo jest takich organizacji milion i pójdzie do drugiej, nie? Albo taki, powiedzmy, jeszcze jakiś inny CJ może wejść do tego gangu i, powiedzmy, powyzywać w imieniu twojego gangu inny gang, to możesz mieć przewalone wtedy. To też jest straszne. Chociaż nie wiem, czy to tak na pewno działa, no ale wiadomo, że może być takie coś i opowiadam po prostu moje wszystkie minusy. A tak jak mówiłem, no gang powinien być dlatego, żeby swoich kumpli zaprosić, żebyście mogli w jakiś fajny sposób sobie razem zagrać, a nie pierwsze lepsze osoby jeszcze zahajsić. Bo wtedy organizacja nie ma sensu. Kolejny minus, albo już nie wiem, czy jeszcze jakiś minus znajdę tego serwera. Już chyba opowiadałem. A nie, jeszcze jest minus, którego na pewno nie mówiłem i to już będzie nie wiem który. To, że jest powiedzmy 20 prac. Powiedzmy, nie mówię, że jest 20 prac, bo się nie znam na tym, dawno nie grałem na tym serwerze. A jest powiedzmy 20 prac, z czego 3 są opłacalne. Prawdopodobnie jedna niedługo zostanie znerfiona. Mianowicie Nurek. Do tego jeszcze macie pracę na Crop Dusterach i jeszcze macie pracę złodzieja. Są 3 prace, które są w tej chwili opłacalne, przynajmniej tak mi mówił kolega. I z tych 3 prac możesz się dorobić duże pieniądze, naprawdę duże. A z reszty prac to właściwie możesz najwyżej na nie splunąć, popatrzeć i wyjść z nich. Albo sobie pojeździć i potrolować. Nie wiem, po co robić 20 prac, skoro tylko 3 są opłacalne. No, to jest bez sensu, nie wiem. Nie wiem, kto na to wpadł, kto to zrobił. Ja rozumiem, powiedzmy, że o, pilot, no to musi mieć lepsze zarobki niż taki, powiedzmy, kierowca cysterny.
Ale przypomnijmy, że to jest gra i wcale jakoś powiedzmy złodziej ma takie jeszcze większe zarobki niż ten pilot, który tam se lata. No nie, ja też nie wiem jak to jest z nurkiem, ale nurek nie powinien być aż tak opłacalny. Jeżeli już stawiacie na realizm, to zróbcie tak, żeby było jak najlepiej, a nie, że jakiś głupi złodziej może zarobić tyle, co zwykły, przeciętny Kowalski. O, albo też taka praca na Street View również powinna być opłacalna, bo trochę na niej pracy spędzili administratorzy Erkoni, czy kto to tam robił. Spędzili nad robotą, nad tą pracą, tylko po to, żeby była nieopłacalna i żeby gracze sobie jeździli z nudów tym białym samochodzikiem. No, to jest niedopuszczalne, nie powinno tak to wyglądać. I według mnie to trochę smutne, bardziej smutne niż tak powinno być. Co to jest? O, jeszcze kolejnym minusem, który mógłbym wam powiedzieć, to są bezsensowne, debilne... O, to jest jakaś sekta chyba. Debilne... kurwa. Co ja chciałem... No, zapomniałem. To może sobie zaraz przypomnę. Głupie, debilne, bo ja lubię sobie to mówić, to słowo, te dwa słowa. Tylko, no nie, nienawidzę jak zapominam coś. Chyba tutaj testowali nowy interior po prostu. O, ładny taki, dosyć naprawdę mi się spodobał. No nie, nie przypomnę sobie, no niestety przykro. Chciałem coś... A, głupie obiekty dawane tak z dupy, nie? Ja wam teraz pokażę przykład za chwilę obiektu, który... Powiedzmy, macie swoją bazę gangu. Macie ogarnięty gang i chcecie jakieś fajne obiekty dodać, bo powiedzmy macie miejsce, macie już kupiony domek tam i powiedzmy chcecie sobie trochę ją zupgrade'ować, nie? Żeby było jakieś miejsca parkingowe i tak dalej. Ale administracja tego nie wgra. O lol, jakiś event na G1. Minus 20 klatek. No administracja wam tego nie da i to jest po prostu lipa, tak? A taki obiekt, który wam teraz pokażę, może normalnie być na serwerze i nikt nic do tego nie ma, jest super fajnie, pięknie, tak? I w ogóle cacy. Już wam to pokazuję. I jest to obiekt na pracy, znaczy no, na placu budowy, tak? No to jest plac budowy, chociaż... A nie, czekajcie, to już nie jest plac budowy, to już jest coś innego, to jest... No dobra, no ale... Na dalszym ciągu według mnie to jest plac budowy, bo tak jak to wygląda, widzicie. I tutaj jest tak z dupy, jest domek postawiony, do tego jeszcze drzewo rosnące w betonie. I to wszystko jest normalne. Jest milion domków, no ale jeszcze jeden domek trzeba dorzucić, żeby jakiś bols, czy kto tam sobie kupi ten domek, mógł sobie w nim zamieszkać. No pewnie, zawsze więcej obiektów dobre na serwerze. Oczywiście są z dupy te obiekty, w ogóle nie wiadomo po co komu one, no ale... No trzeba je dodać, tak? Na pewno ludzie to docenią. Jeszcze sobie obejrzę ogólnie, bo nawet fajnie wyglądają. Aha, bo to jest w ogóle podjazd na auto, takie buty. A ja pamiętam jak robiłem... Aha, bo tu w ogóle w środku jest jakaś ta. No fajnie to zrobili, nie powiem, ale ten domek tam jest po prostu taki beznadziejny, że w ogóle mi się nie podoba. Tu widzicie, przez szybę jest jakaś scena pewnie w środku, ale no, nieważne. To też taki przykład. Wszędzie macie teleporty do interiorów, ale tutaj sobie interior pomyśleli, że zrobią na wierzchu, a chuj tam, niech będzie minus 5 FPS-ów, jak będziesz przejeżdżał obok tych obiektów głupich. Przecież gracze to docenią, tak? Może powiem teraz plusy serwera, bo tak już się trochę smutno robi. Pewnie większość ludzi wyłączyło filmik, no bo nie chcą słuchać takich pierdolców, ale jestem człowiekiem, który jest pesymistą bardziej niż optymistą i ja lubię po prostu ponarzekać, tak, to jest coś, co lubię robić i powinienem może to kiedyś zmienić, ale na razie mi to nie przeszkadza, a nawet jeżeli mi to przeszkadza, to nie chcę mi się tego zmieniać, bo to też ma swój urok według mnie i to, co lubię dobrze robić, to mam nadzieję, że teraz zrobię i dobrze będzie. Są ludzie, którzy są optymistami, są pesymiści również i są ci, którzy oceniają wszystko tak, jak powinno być, albo ci, którzy oceniają to tak, żeby jak najlepiej się podlizać innym osobom ważniejszych od nich. Nie? Na przykład na PyLife'ie są ludzie, którzy twierdzą, że ten serwer jest w ogóle super i tak dalej i powiedzą, bo lubią na nim grać, bo widzą na nim sens grania. A są i ludzie, którzy właśnie tak jak ja, powiedzmy, widzą dużo minusów na tym serwerze i wiedzą, dlaczego nie grać już na nim więcej i się nie wydurniać.
I właśnie powiem wam, że jeszcze powiem plusy może tego, bo również są plusy, które są ważne, bo same minusy to nie jest serwer. Bo on już by nie żył wtedy, jakby miał same minusy. A mianowicie to, że ogólnie wszystkie skrypty na tym serwerze są zrobione dobrze. Nie ma czegoś takiego, że są jakieś tutaj spieprzone, że coś tu wszystko dobrze działa ze sobą. No co, to może głupie wykonanie, no ale to da się przeżyć, nie? No to, bo głupie wykonanie to chodzi mi o to, że powiedzmy jakaś praca nieopłacalna, nie? No to da się przeżyć, ale wszystkie skrypty działają tutaj dobrze, to jakoś nie wiem, nie ma większych błędów, a jak jakieś błędy są, to później ludzie wykorzystujący są banowani oraz błędy łatane od razu, natychmiastowo, i ten, nie można na ten serwer narzekać pod tym względem, bo jest po prostu dobrze. W ogóle fajne te garaże zrobili teraz. O lul. Wjeżdżam tu. Fajnie. Chyba błąd jakiś ktoś nie pomyślał. No po prostu tu jest wszystko dobrze zrobione. Jedyne co jeszcze można się doczepić, to to, że silnik zamiast padać przy czarnym dymie, to nadal chodzi i ludzie sobie taranują. Mając taki czarny silnik, ja również mógłbym teraz jechać na G1 i ich tam potaranować, ale nie chcę, nie jestem chujem. No cóż, no to tym plusem jest to, że są tutaj zajebiste skrypty. Plusem również jest to, że jest ta administracja, która reaguje na wszystkie tam raporty i tak dalej, i oni się tepają i wytłumaczają sprawę. Też jest dobre. Nie mówię, że wszyscy oczywiście ten moderatorzy i tak dalej są tutaj dobrzy, bo zawsze jest ktoś, który się znajdzie, kto nie jest zbyt dobry w swojej profesji, że tak to się wyrażę. Aczkolwiek no, większość jest tutaj spoko i naprawdę się tepają i pomagają. Aczkolwiek tak powinno być wszędzie, tak nie jest, więc trzeba to podkreślić, więc no, mówię, że jest dosyć spoko, jeżeli chodzi o administrację. Co jeszcze mogło być nowym plusem? Może to, że na tym serwerze dosyć trudno się zarabia kasę i każde auto, które sobie nowe kupicie i tak dalej, to jest dla was wtedy taka satysfakcja, że zarobiliście na nie, wiecie, prawidłnie zarobiliście, zajebiście jest, i że w ogóle możecie się pochwalić kolegom, że spędziliście ten 2 lata na tym, żeby sobie zarobić na Turismo nowe. I jesteście wtedy z siebie zadowoleni i dumni jak nigdy dotąd. To jest taki największy A+, bo większość serwerów to jest tak, idziecie na 5 minut, zarobicie 10 tysięcy, kupicie jakieś spoko autko i wychodzicie, bo wiecie, że nie ma sensu grać, bo wszyscy mają takie auto tam. A to druga osoba jeździ Infernusem, bo spędziła 10 godzin nad grą i jest wtedy happy. A na tym serwerze jest taki dosyć trudny RPG. I właśnie takie lubię. Liczyłem, że w końcu wyjdzie New Life Story, który będzie na podobnym poziomie, jednakże no, serwer nie wiadomo, czy wyjdzie, a jeżeli wyjdzie, to będę z niego wtedy zadowolony, mam nadzieję. Planowałem dużo rzeczy na wakacje z niego nagrywać, niestety no, administratorzy nie dali rady zdążyć na wakacje, no a ja, jak wiadomo, będę miał przerwę, nie będę miał kiedy na ten serwer wejść, jeżeli on już w ogóle wystartuje. No cóż, chyba się nagadałem, bo nie mam siły więcej na ten serwer, o tym serwerze nic gadać. Nie wrócę na niego, bo nie chcę, nie dam rady, tak jak już tu wytłumaczyłem przed chwilą wielu osobom, że no, jest za dużo minusów, żeby na niego wchodzić, których nie potrafię nie potrafię zignorować tych minusów. One mi tak przeszkadzają, że nie nadają się po prostu do gry, jak według mnie. I no cóż, no do zobaczenia w ostatnim filmiku na moim kanale, który będzie następny. I no, jakby to tak nazwać, bo w tamtym się nie pożegnałem z wami, no to cóż, do zobaczenia za około rok, tak? Myślę, że będzie dosyć spoko i że fajny powrót będę miał. Być może już z nowym sprzętem, być może z lepszym głosem po mutacji już. Nie będę piszczał, nie będę pieprzył jakoś tak głupio, bo mi również ten głos nie odpowiada, tak jak wielu ludziom. A już po mutacji powinno być wszystko spoko z głosem i będę mógł jakieś profesjonalne filmiki wreszcie nagrywać i prosić o jakieś fajne rzeczy. Już nie będę brany pod uwagę może jako takie super dziecko, tylko już jako taki normalny człowiek. No co tu jeszcze gadać? No może już nie będę pogrążył, po prostu zakończę filmik. I no cóż, no to do zobaczenia za ten rok. No i cześć!